W poprzednich filmikach pokazałem, jak w programie KiCad zdefiniować obszar płytki drukowanej oraz jak dodać otwory montażowe na jej krawędziach. W tym filmiku zajmiemy się dodaniem kilku elementów elektronicznych na obszarze płytki. Aby dodać jakiś element elektroniczny, należy po upewnieniu się, że pracujemy na warstwie B, czyli tutaj, ten zielony kolor, zaznaczyć tę opcję, tutaj, oraz kliknąć w miejscu, gdzie chcemy, aby dany element się znajdował. Następnie wpisujemy nazwę podzespołu, który nas interesuje, lub fragment jego nazwy. Ja tutaj mam przygotowane w notatniku elementy, które będą nam potrzebne. Zaczniemy sobie od diody LED, która ma takie oznaczenie. Wybieram, zaznaczam i OK. Teraz mam możliwość wybrania miejsca. Gdy nacisnę lewy przycisk myszy, element zostanie dodany. Jeszcze raz klikam w wolnym miejscu i tym razem dodam rezystor, opornik, który ma taki symbol. To są standardowe 0,25 W, jak widać. 1/4 W. OK. I jeszcze ostatnie złącze, bo jakoś musimy przecież przewody od tej płytki podłączyć. Chwila, moment. Kopiuj. Wklej. Jest. Jest czy nie? Oj, oj, oj. Kopiuj. Wklej. Wyszukało. OK. Literką R na klawiaturze możemy obracać ten element. Powiedzmy tutaj. Aby wyjść z tego dodawania, możemy nacisnąć strzałkę po prostu. Co dalej? Możemy przybliżyć myszką i zmienić warstwę opisową, czyli opisy. Właściwości. Ja zawsze stosuję wymiary szerokość 1,6, 1,6 i 0,25. I to elegancko, ładnie się nadrukuje na tą płytkę i będzie dobrze widoczne. Napiszmy LED, czyli kontrolka LED. I napis tak, że niezależnie możemy przesuwać. Tutaj dajmy, powiedzmy, 1K. Rezystor o wartości 1 kiloohmów. Pamiętamy, że tutaj warstwa opisowa musi być zawsze na F Silk S. To, co na F Silk S, to będzie nadrukowane w fabryce kolorem białym na płytkę. OK. Możemy tutaj dać na środek. Wtedy, jeżeli przyjdzie element po wlutowaniu, to nam zakryje tą wartość, albo może być poza obszarem i wtedy będzie widoczne cały czas. Jeżeli nam jest niepotrzebny jakiś napis, dajemy właściwości i po prostu go przenosimy na warstwę F.fab. Ta warstwa domyślnie jest tutaj wyłączona i ona nie będzie używana, nie będzie wysłana do firmy w pliku, która wykona tą płytkę. To było na tyle. Dodaliśmy 3 elementy. Zobaczymy sobie teraz w widoku, jak to wygląda. Tak to będzie nadrukowane. A tak będzie z elementami wyglądało. Tutaj nie ma tego złącza, ponieważ to jest takie uniwersalne pod dowolne złącze o takim
rozstawie odpowiednim otworów. Kolejny filmik to będzie jak połączyć te elementy ścieżkami. Co jeszcze warto powiedzieć? Wszystko to robimy na warstwie tej B, jak już powiedziałem. To jest bardzo ważne. Tutaj musi być ta strzałeczka, jeżeli dodajemy jakkolwiek elementy tą opcją. Do usłyszenia w kolejnym filmiku.